Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku zwrócimy uwagę kierowców na rowerzystów, ponieważ rowerzystów z roku na rok jest coraz więcej w Krakowie. Pokażemy też nowe rozwiązania, które pojawiły się w naszym mieście. Czy te rozwiązania są przyjazne dla rowerzystów? Czy są im potrzebne? Niewątpliwie przyjazne i na pewno potrzebne. Wzrosła ilość takich penetrujących pasów ruchu dla rowerzystów. Taki jeden, dawno już uruchomiony w Krakowie, wyprowadzający środkiem ulicy Dunin-Wąsowicza przez aleję na ulicę Smoleńsk. Teraz mamy kolejne tego typu rozwiązania na ulicy Kałuży, gdzie kiedyś ścieżka prowadziła chodnikiem, ale nie da się w tej chwili tamtędy poprowadzić przy Stadionie Krakowi. W związku z tym jedziemy Kałuży Wiezdni, natomiast chcąc się dostać na Błonia, wjeżdżamy na ten środkowy pas i nim wygodnie dostaniemy się na przejazd dla rowerów i wjedziemy właśnie na Błonia. Tutaj właśnie jest ten przejazd rowerowy. Pozwólmy rowerzystom z niego skorzystać, mimo że ma tam znak podporządkowania. No to dlaczego, jak zatrzymałem się, nie miałbym mu pomóc? No właśnie, i teraz ja sobie za nim skręcę. I popatrzcie Państwo, tu jest ten w środku pas penetrujący, który pozwala rowerzystom przejazdem rowerowym dostać się na Błonia. O, rowerzysta wyraźnie pospieszył się. O co nam chodzi, Państwa? Dobrze skręca w lewo. Podoba mi się ten pan. Mianowicie wyraźnie chce pomóc, nie chce przeszkadzać. Widział, że przeszkadza mi troszkę, pospieszył, ładnie skręcił w lewo. Wszystko dobrze. Mamy te dobre przykłady z rowerzystami. Ale muszę powiedzieć tak, w mieście jest ich bardzo mało. Wielu tych miejskich rowerzystów to tacy rowerzyści z przypadku, którzy jeżdżą często bardzo, bardzo źle. Ci, którzy wybierają się za miasto, zwróćcie Państwo uwagę, oni się zachowują lepiej. No jest część rowerzystów, która jeździ mądrze, która chce współpracować na drodze, która po prostu zachowuje się poprawnie. Ale duża część, powiem jednak chyba większość rowerzystów, szczególnie w mieście, jeździ źle. To był ten dobry przykład rowerzysty miejskiego. A czemu ten rowerzysta jedzie chodnikiem? Rowerzystka, przepraszam. No przecież tu jeździmy jezdnią. Tu jeździmy w ruchu ogólnym, jezdnią, nie chodnikiem. Po to jest notabene ta organizacja ruchu przy wyjeździe z Kałuży. Ten pas wprowadzający nas na przejazd dla rowerów. Kolejne takie rozwiązanie to jakby wyprowadzenie z Błoń na bulwary Wiślane, czyli ten pas zlokalizowany w środku ulicy Włóczków, tuż przy rozdzieleniu pasów ruchu dla przeciwnych kierunków, wyprowadzający właśnie na bulwary Wiślane nad Wisłę. Rowerzyści na tym pasie penetrującym, tak, powinni pokazać lewym kierunkowskazem, czyli lewą ręką, że zmieniają pas na ten środkowy, tak to powinno się odbyć, no i dalej powinni spokojnie wjechać na bulwary Wiślane. Popatrzcie Państwo, ta Skoda w lewo skręca obok tego pasa, który wyprowadza rowerzystów na bulwary Wiślane i robi dobrze. Oczywiście ten lewoskręt ma się stąd odbyć, tylko pamiętajmy, że ci rowerzyści być może ruszą w tym samym momencie co my. Uważajmy na nich. No, tam tak bałem się trochę o tych rowerzystów, ale na szczęście pani w tym Fordzie zatrzymała się. Czy rowerzyści już wiedzą, jak prawidłowo tymi pasami jeździć? Och, tego nie wiem, dlatego między innymi ten program. No cóż, no trzeba pokazać, że wjeżdżamy na ten pas, czyli pewnie od prawej krawędzi zmienić pas ruchu właśnie, wjeżdżając na ten środkowy, specjalnie dla nich dedykowany tak zwany pas penetrujący, no i potem wjechać na przejazd. Ale tu jeszcze jedno ważne pytanie. Jeżeli już wjeżdżamy na ten przejazd, koło nas jest samochód, który chce skręcić w lewo, to kto ma pierwszeństwo? No, to może być sprawa lekko dyskusyjna, bo skręcający w lewo ustępuje pierwszeństwo jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost, bo skręcającemu w prawo. Tu jedziemy w tym samym kierunku, przy czym rowerzysta jest tak właśnie nietypowo wyprowadzony, ale właśnie dla jego bezpieczeństwa. Ja myślę jednak, że kierowcy nie będą sobie tutaj uzurpowali pierwszeństwa z jednego powodu. Przejeżdżałem przez przejazd rowerowy. Na przejeździe dla rowerów rowerzysta ma pierwszeństwo. Czyli ustalmy, rowerzysta ma tutaj pierwszeństwo. My skręcając w lewo przepuszczamy rowerzystów. Patrzymy oczywiście do lusterka, czy jakiś rowerzysta nie znajduje się tuż przy zderzaku tylnym naszego pojazdu. No oczywiście prosimy rowerzystów, żeby na siłę nie próbowali tam wjeżdżać. No bo wreszcie kiedyś ten pojazd musi skręcić. Czyli rowerzyści uważają, ale mają pierwszeństwo. No ale ta pani chyba za szybko tym chodnikiem. Popatrzcie Państwo, z jaką prędkością jedzie
No i co? Uważa, że ma pierwszeństwo w stosunku do mnie? No bo tak jakby chciała wjechać, notabene, no nie wolno po przejściu dla pieszych. Tak jakby chciała mi wjechać i powiedzieć, czekaj na mnie, bo ja tutaj pędzę i mi się spieszy. Po pierwsze, nie wolno tu po chodniku. Po drugie, nie wolno po przejściu dla pieszych. Rowerzyści, nie możecie jeździć na zasadzie wolność Tomku w swoim domku. Raz jeszcze to powtórzę. Dostosujcie się do tego, co wam zorganizowaliśmy. Nie bądźcie na przekór. No bo wtedy kierowca nie wie, w którą stronę patrzeć, gdzie się tego rowerzysty spodziewać. I w związku z tym, wcześniej czy później was wjedzie. Jeżeli nie chcecie współpracować dla potrzeby tej współpracy, a szkoda, to chociaż współpracujcie dla waszego bezpieczeństwa. Proszę o to. No to skoro mówimy o nowych rozwiązaniach rowerowych, to wspomnijmy jeszcze stare. Mamy śluzy rowerowe i coraz więcej kontrapasów. No właśnie, zwracajmy uwagę na te nowe kontrapasy. Być może, że w jakimś kwartale ulic będziemy po raz pierwszy. Oglądajmy się również w przeciwną stronę w stosunku do przebiegu drogi jednokierunkowej. Ona jest jednokierunkowa i zawsze była jednokierunkowa dla wszelkich innych pojazdów, ale nie jest jednokierunkowa dla roweru, bo jest tam kontrapas. Czyli głowa się kręci w lewo, w prawo. Zwracamy na to baczną uwagę. I dojeżdżamy teraz ulicą Komorowskiego do ulicy Senatorskiej i żeby nas nie znieczuliła sytuacja, że patrzyliśmy się tylko zawsze w prawo. Właściwie moglibyśmy się tu w ogóle nie patrzeć, no bo oni będą jechali prawą połową jezdni. Nie, proszę Państwa, tu powolutku wychylamy się za te zaparkowane pojazdy, czy przypadkiem nie zbliża się rowerzysta. Bardzo proszę na to uważać. Mimo, że wjeżdżacie na ulicę, na której ruch odbywa się w jednym kierunku, obejrzyjcie się w obie strony. No nie mówię już o tym, że rowerzyści czasem jadą pod prąd również tam, gdzie nie ma kontrapasa. No a lepiej byłoby ich nie zabić. Mamy nowe kontrapasy na przykład na Dębnikach. Mamy, o właśnie, pokazujemy je tutaj niedawno stworzone kontrapasy na Salwatorze. Uważajmy na to wszystko. Musimy nadążać za nowymi rozwiązaniami w komunikacji rowerowej. No i śluzy rowerowe. Rowerzyści, wjeżdżacie w śluzę rowerową i tam czekacie przed pojazdami na zmianę sygnałów świetlnych, żeby bezpiecznie jako pierwsi ruszyć, żeby być widoczni i przez to być bezpieczni. Na co chcemy Państwu tutaj zwrócić uwagę? Popatrzcie Państwo, taki penetrujący pas rowerowy, który umożliwia wjazd w śluzę rowerową. Więc jedziemy albo prawym pasem, mając tę ciągłą linię po lewej stronie samochodu, albo tak jak ja jadę lewym pasem, mając z prawej strony samochodu i zostawmy ten pas penetrujący, i patrzmy, szczególnie jak będziemy ruszali, czy przypadkiem nie jedzie, a może czasem pędzi nim rowerzysta, żebyśmy mu nie zajechali drogi, bo my możemy tylko jechać w prawo, natomiast ten rowerzysta jedzie tutaj do śluzy rowerowej i może jechać prosto. I może być tak, że on nie będzie potrzebował się zatrzymywać w śluzie rowerowej, tylko po prostu przejedzie, bo zielone światło. Więc będzie się to wszystko szybko działo. Jak my nie popatrzymy do lusterka, jak nie stwierdzimy, nie zdiagnozujemy sytuacji, to po prostu zabijemy rowerzystę. Bardzo proszę uważać, uważać, uważać i jeszcze raz uważać. Szczególna ostrożność obowiązuje nas na wszystkich skrzyżowaniach. A tutaj ta szczególna organizacja ruchu musi szczególnie zmotywować nas do uwagi, zwracania uwagi na rowerzystów. Kierowcy, nie zajmujcie tych śluz rowerowych, nie próbujcie utrudniać wjazdu w śluzę rowerową, no i pozwólcie rowerzystom spokojnie ruszyć i pojechać w żądanym przez nich kierunku. To może takie pytanie jeszcze na zakończenie naszego rowerowego cyklu. Czy udało nam się wzbudzić miłość pomiędzy rowerzystami i kierowcami? Bardzo bym tego pragnął, ale myślę, że to dopiero początek. Że jeszcze to musi niestety trochę potrwać i myślę, że więcej do zrobienia mają rowerzyści, którzy muszą przekonać do siebie innych uczestników ruchu drogowego, również pieszych, o których nie zapominajmy, a których często rozjeżdżamy na chodnikach, muszą przekonać do tego, że są pełnoprawnymi uczestnikami tego ruchu, ale są odpowiedzialnymi, bezpiecznymi, stosującymi przepisy ruchu drogowego uczestnikami. A tutaj przez przejście, w najlepsze, jeszcze tak uczy dziecko, proszę Państwa. I tak uczy dziecko. To nie jest dobre. Nie jeździ się po przejściach dla pieszych. To dotyczy również konwojowania dzieci. Nie jeździmy wzdłuż przejścia dla pieszych. Nikomu tego robić nie wolno. I co gorsze, ten tatuś jechał na czerwonym świetle. Przecież jak wychowamy te dzieci, tak one potem będą jeździły. Rola ojca, mamy jako wychowawcy jest tutaj szczególnie istotna. Myślmy, zastanówmy się, czemu tak się zachowujemy. Dlaczego źle wychowujemy dzieci? Bo nam się spieszy? No to oni zginą. One zginą kiedyś, bo im się też będzie spieszyło.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.